Siema ludziska, tutaj Frer, a to będzie trzecia część Zagrajmy w The Elder Scrolls 5 Skyrim. Jak są ludziska w poprzedniej części, gdy udało nam się uciec właśnie z Helgen przed Smokiem i Cesarskimi, ruszyliśmy razem z Ralofem do Rzecznej Puszczy, tutaj właśnie oto tej przepięknej, malowniczej mieściny, która żyje swoim własnym życiem. Właśnie w poprzedniej części zajmowaliśmy się tutaj łażeniem po tej Rzecznej Puszczy, poznawaniem, kurde, jej tutaj właśnie, można powiedzieć, mieszkańców, przyjmowaniem różnorakich zadań. Nauczyliśmy się też kuć od Alvora. U Alvora, kurde, wykuliśmy żelazny sztylet, naostrzyliśmy go. Kurde, zrobiliśmy też tutaj oto ten rzemieniowy hełm, który jest na naszej głowie. Też pod koniec odcinka wykuliśmy tutaj oto tą stalową zbroję, która polepszy naszą ochronę, tak? No i też przyjmowaliśmy, jak mówiłem wcześniej, różnorakie zadania, wykonaliśmy jedno z nich. Tutaj, można powiedzieć, zakłóciliśmy zaloty pewnego Norda do pewnej Nordki i przez to zdobyliśmy tutaj naszego towarzysza Faendala, który jest naprawdę bardzo dobrym towarzyszem, wspomoże mnie jako łucznik swoimi strzałami. Też tutaj ludziska, wiecie co? Otrzymaliśmy zadanie zabicia jednego przywódcy bandytów, ale to będzie na późniejszy czas, bo zanim tam dotrzemy, zrobię o wiele ludziska więcej części w okolicy Falkret. Jestem ciekawy, czy mogę jeszcze przyjąć jedno zadanie od tego gościa, czy właśnie tutaj, oprócz tego właśnie bandyty, mogę przyjąć... Muszę przyjąć, kurde, czy raczej oprócz tego bandyty mogę jeszcze wziąć inne zadanie? Gdzie mogę dowiedzieć się czegoś o magii, znasz jakieś nowe wieści, są już na sprzedaż, okej. Okay. Czyli raczej nie mogę tutaj przyjąć następnego zadania, muszę wykonać to z zabiciem bandyty, raczej przywódcy bandytów, a to jest trochę daleko. No dobra, a w tej części ludziska będziemy się zajmować odzyskaniem złotego szponu dla Lucana, handlarzyny, obok Alvora, tak? Co się stało ze szponem? Szpon został skradziony przez bandytów, którzy uciekli do Czarnogłazu, czyli tej oto tutaj świątyni, która nie podobała się Ralofowi. Mi też tak ludziska, w miarę się te świątynie... Wiecie co, tak średnio. Ani mi się podobają, ani nie. Na pewno ludziska robią imponujący widok, bo są duże. Tak, duże, kurde, też zarazem pięknie wykonane. Tak, no i ludziska przeważnie w takich świątyniach czają się nieumarli, czyli draugry. No, w tej tutaj też będą nieumarli, ale w Skyrim jest troszeczkę inaczej jak z nieumarłymi z innych gier, bo pewnie wam się kojarzy, że i nieumarli są jakby na późniejszy czas grania, czyli jak już mamy potężniejszą postać. Ludziska tutaj w Skyrim jest wszystko jakby ustopniowane. Ci draugrowie, na początku rzecz jasna w tym czarnogłazie będą słabi, ale gdy już pójdziemy na przykład do innej świątyni, to możemy napotkać na innych draugrów, bo są podziały tych draugrów, czyli nieumarłych, jest normalny draug i są później tam różnorakie inne rodzaje ich. Niebezpieczny, kurde, jest niespokojny draug, tak? Nawet tutaj w tym czarnogłazie, jak spotkamy takiego, to musimy mieć na baczności. Jest też jakby pochowany przywódca tych draugrów, czyli nie wiem, kiedyś jakiś potężny Nord. No to na takich trzeba też uważać, bo mogą mnie źle popalić. To właśnie krótkie, moim zdaniem, określenie, jacy są draugrowie, tak, i czy są niebezpieczni. Na początku ludziska musimy odzyskać szpon od bandytów. A który z bandytów go ma, to cholera, ja nie wiem. Dobra, tutaj jest ta wieża i tu będą ludziska bandyci, tak, tu będą ludziska bandyci. Staram się zrobić cichą akcję, ale mnie wykryto. Jestem zarazem ukryty, wykryto, ukryto. Tu jest to tak trochę dziwnie zrobione z tym wykryciem i ukryciem w Skyrimie. Tak. Bo ci niby tutaj w wieży mnie widzą. Widzą, niby. Dobra. Już mnie zauważyli, tutaj nie zrobię żadnej cichutkiej akcji, nie zaskoczę ich. Najwyżej ich zaskoczyłem, że tu się pojawiłem, pod tym mościkiem. Choć wcześniej się domyślałem, że coś im tutaj łazi pod wieżą, tak? No chyba nie. Zróbmy tak. Powalczymy, a ty dostaniesz buta na mordę i jak widać dostałeś, kolego. Dobra.
Bandyci jak bandyci, zawsze chcą nas zabić i przeważnie zawsze dostają oklep. Tutaj w Skyrim jest tak, że bandyci przeważnie nie robią wielkiego zagrożenia, choć czasami mogą się trafić takie grupy, na które trzeba uważać. Przeważnie też trzeba uważać na ich tutaj przywództwę. Na razie ludziska tu będziemy mieć w miarę spokój z bandytami. Nie w taki sposób, że ich nie będzie, tylko będziemy się nimi łatwo zajmować. Choć im dalej pójdziemy, tym będzie trochę trudniej, aż możemy wywiązać z walki, kurde, zgona w pewnym momencie, bo tak mogą nas oklepać bandyci. Okej, wezmę tą tarczę i topór. Dobra. Tutaj poszukajmy jeszcze tych bandytów, idźmy do Czarnogłazu. O, łuk myśliwski. Lepszy od naszego łuku i zaraz go założymy, bo my mamy długi łuk i on chyba zadaje 6 obrażeń, a ten myśliwski 8. Zaraz zobaczymy. Wydaje mi się, że jest lepszy. Zaraz zobaczymy. Okej, przedmioty, broń. Łuk myśliwski, obrażenia 8, a mój łuk ma obrażeń 6, czyli usuwam go z ulubionych, tego dodaję do ulubionych. Ku, na czwóreczkę. I mamy lepszy łuk, tak? Nie musimy się też za bardzo tutaj, można powiedzieć, raczej nie musimy tak aż za bardzo szpanować, bo on jest o trochę lepszy, ale zawsze o coś tutaj lepsza rzecz jest potrzebna i mile widziana, tak. Da nam te, kurde, 2 punkty więcej obrażeń. No i Czarnogłaz pięknie odkryty. Tutaj widzę bandytę. Gdy przykucnę, powinienem mieć lepsze obrażenia. On tutaj idzie sobie i czy go teraz dorwę, tak. Chyba mogę go dorwać, tak. Zobaczył mnie, ale czy dostanie? Cholera. Nie udało mi się trafić, bo nie dostał żadnych obrażeń. Teraz jesteśmy lekko ukryci. No, teraz jesteśmy ukryci. Skradanie nam wzrasta miło. Zawsze, kurde, jakieś punkty do poziomu. No i cholera, gdzie on jest? Tutaj też są bandyci, więc muszę mieć się na baczności. Chcę go zabić z łuku, ale będzie tutaj słaba akcja, jak się na mnie rzucą ci bandyci w Czarnogłazie, gdy będę miał łuk wyciągnięty. A wale. Dobra. Już raczej nie przeprowadzę tej akcji. Dobra. Nie ujdziesz stąd. No i papa kolego, tyle by było propos twojego strzelania z łuku. Ktoś mnie od tylca bierze, wiem o tym i zaraz go sklepię, tylko wezmę od niego te strzały. O kurde, pierdzielony ma tutaj pokaźniejszy mieczyk, tak? Muszę mieć na niego oko, znaczy muszę go jakoś pokonać. Ach, to i też było proste. Dobra, przeszukajmy go. Nie będę brać tego miecza. W ogóle przeważnie na początku gry nie opłaca się brać ciężkich rzeczy, które są mało warte. Ja biorę lekkie rzeczy, które są, no, dużo warte. To jest jasne, tak? Po co nam jakiś bajzel, który jest naprawdę dużo wart? Raczej, po co nam bajzel, który jest mało wart i dużo waży? No, ty go ubiłeś? Pięknie. Dobra, weźmy od niego wytrych, ćwiekowaną zbroję. Okej, i to byłoby na tyle. Już więcej bandytów nie ma, pakujmy się do Czarnogłazu, w którym powinien być tutaj oto ten złoty szpon i prawdopodobnie bandyci z Draugrami. Draugrowie są, kurde, w większości świątyń, naprawdę. Ci martwi nordowie na początku nie będą słabi, ale gdy trafimy na ich mocniejsze wersje, możemy naprawdę dostać niezły oklep. Okej, weźmy łuk, bo tu widzę, że są dalej ci bandyci, my ich zrobimy tak, że ich zastrzelimy po prostu z ukrycia. Dobra, dostał. Teraz szybko muszę w niego trafić. Drugi raz i poszedł. Dobra, tu jest też łucznik. Zobaczy mnie, nie zobaczy. Fuck. Ale skradanie mi wzrosło, choć to jest dziwne, bo ona powinna mnie już dawno zobaczyć. Tak, tu troszeczkę z tym skradaniem jest średnio, bo czasami tutaj nasza niewidoczność jest lekko niedorzeczna. Prawdopodobnie, normalnie, ta osoba by nas normalnie zobaczyła, a tu łaziła jak głupia i nas szukała. Dobra. Weźmy złoto od niego, ćwiekowaną zbroję, bo jest lekka i dosyć droga. Dobra. O, kufer na nowicjuszu. Spróbujemy otworzyć.
Dobra. Muszę tylko znaleźć miejsce, gdzie mogę otworzyć go. Oj, chyba to tutaj, to miejsce. I poszedł, pięknie. Dobra. Żelazne rękawice. A wezmę granat i złoto. Pięknie, granat na kozaku. Ładnie. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy dalej. Tutaj mam pajęczynki standardowo. Jak to jest, kurde, w świątyniach, tak? Które są od dawna opuszczone i lubię po nich łazić trupki, ale to już mówiłem kilka razy i sobie oszczędzę kolejnego mówienia. Spróbuję się nie powtarzać. O tak. Ślizgacz jest to zmieszanie, kurde, szczura i psa. Można powiedzieć, nie popali raczej nam taki ślizgacz, choć, kurde, jak nas ugryzie, może wdać się nam infekcja i możemy być zarażeni. To tylko jest minus właśnie walki z nim, tak? I to jest właśnie jedyne zagrożenie z niego, że będziemy mieć od niego infekcję lub coś. Dobra, tu bandyta. I nadupczam do niego. Nie widzę go przez ten, kurde, pył, który spadł. Pięknie. Poszedł. Bierzmy od niego tutaj tą pochodnię, złoto, zbroję. No i chyba... Albo nie, nie bierzemy żelaznego miecza, po cholerę nam to. Dobra, ludziska. W większości też świątyń spotkamy drzwi, które trzeba otworzyć różnorakim tutaj zestawieniem tych figur. I tutaj jest zestawienie figur takie. Wąż, wąż i ryba. To więc ustawiamy tutaj te kolumny tak. Wąż. Wąż. Zaraz. Wąż. I ryba. I zobaczmy, czy nam się uda otworzyć to. Okej, udało się. Idźmy teraz na górę. Zobaczyć, czy coś tu jest. Oprócz tych tutaj znaków. I jest mikstura leczenia. Pięknie. Przyda się nam na pewno. Zdrowie trzeba odnawiać, tak? O, złodziej. Coś o złodziejstwie. Pięknie. Weźmy to. Przez niektóre książki możemy uzyskiwać różnorakie kurde punkty w różnorakich dziedzinach. O, ślizgacze. To właśnie zmutowane gówna. Może nie zmutowane gówna, tylko te mędy, które mogą zatruć. Okej, weźmy jeszcze ten drobny klejnot duszy. Prędzej później wam wytłumaczę, o co chodzi z klejnotem duszy. Na razie nie ma okazji wytłumaczenia tego. Nie jestem się tego tłumaczyć. Dobra, pierdziel się. Wiecie co, one mi trochę przypominają kretoszczury z Fallouta. Trochę one mi przypominają. Okej, zwój kuli ognistej, pięknie. Jedziemy dalej. Co? Ktoś tu jest? Ktoś tu chyba jest. Ktoś jeden. To więc wiecie co, weźmy topór. Przejdziemy? Nie, tutaj trzeba rozbić tą pańczynę, żeby przejść. Okej, udało nam się. Kurde, pająk. Dobra, udupmy go. Tutaj tym wielkim młotem. Pięknie. Poszło i mamy awans. Tak, na kozaku. Kolejny awans. Chyba poziom trzeci, tak? Biłem w zdrowie. Mówiłem, będę bić do zdrowia, kurde, do 150 punktów, a później pobiję trochę w kondycję. Bo kondycja jest potrzebna do walki. Okej, w poprzedniej części wybrałem tutaj zdolność kowalskiej, a teraz, wiecie co, wybiorę tutaj... Co bym tutaj wybrał? No, rzecz jasna, będę bojować mieczem, więc wybiorę... Coś propos broni jednoręcznej. Wybiorę sobie fechmistrza na poziomie 1 z 5. Broń jednoręczna zadaje o 20% obrażeń więcej. Przyda nam się ta umiejętność. No co? Rusz głową! Po cóż miałbym z kimkolwiek dzielić się skarbem? O ty gnoju! O nie, 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 nie. Nie będziesz mi tu uciekać. Bo on miał ten złoty szpon, cwaniaczek. No, i go złapałem. Pięknie, udało się. Okej, weźmy tutaj te rzemieniowe rzeczy. Różnorakie od niego. Dobra, już chciał mi uciec, cwaniaczek, ale się nie udało. Dobra, przeczytajmy tutaj dziennik tego ziomusia, nie pamiętam jak się nazywał, dziennik Arvela. Palce mi drżą, złoty szpon wreszcie trafił w moje ręce, a wraz z nim moc prawdawnych norskich bohaterów,
Głupi Lucan, Valerius, nie miał pojęcia, że jego ulubiona dekoracja była w istocie kluczem do Czarnogłazu. Teraz muszę się tylko dostać do komnaty opowieści i otworzyć drzwi. Legenda głosi, iż Nordowie przygotowani pewną prośbę, aby strzec dostępu przed niepowołanymi. Aczkolwiek, gdy znajdziesz złoty szpon, rozwiązanie będziesz miał jak na dłoni. Niby tutaj on wspomniał, że prawdopodobnie ci Nordowie, czyli Draugry, umarłe, nie ruszą go. W przeciwieństwie, właśnie Draugry będą chciał klepać wszystko, co im przejdzie przed oczami i ich obudzi. Dobra, tu na przykład taki śpignuj i trzeba mu walić takiego topora na mordę. Młotka raczej na mordę, żeby nie wstał. To jest taka właśnie moja lekka taktyka, żeby wywalić mu młotka na mordę. Tak? Dobra, poszedł. No i pięknie. Ładne dobicie. No i co można było powiedzieć jeszcze o tych Draugrach? Jak widać, tutaj sobie spokojnie, ładnie śpią, a gdy obok nich przejdziemy, będą chcieli nas sklepać, mimo iż, kurde, mamy niby ten złoty szpon, jakieś tam dobre intencje. Nie chcę walczyć z trupami, ale jak one chcą ze mną walczyć, to jak chcą, to chcą. Powalczymy se z nimi. Dobra, Fendal, przejdź tylko nie po tym. Pięknie, udało ci się przejść. Jestem z ciebie dumny. Dobra. No i poszło. Jak widzicie, te trupy nie są aż tak za bardzo niebezpieczne, tak? Ale zdarzą się tutaj nam takie właśnie bardziej dokoksane trupki, które mogą nam nieźle popalić. I to nawet bardzo nieźle. Dobra, wstają. Wywalę jeszcze mu młotka na mordę. Pójdzie jeszcze młotek na mordę. I papa kolego. Dobra, jednoręczny już bierzmy miecz. Dobra. I pięknie, poszedł. Ktoś tu jeszcze? Dobra. I poszedł pięknie. Lekki pancerz. Przecież ja mam starszą zbroję. Dlaczego mi rośnie, więc lekki pancerz wtedy? Dziwne. Dobra, weźmy tutaj te strzały. Złoto i pradawny norski łuk, który zadaje jeszcze o jeden więcej obrażeń, czyli mam kolejny lepszy łuk dla naszego bohatera i go założymy teraz. Dobra, choć więcej waży. Weźmy, usuńmy ten myśliwski z ulubionych i weźmy ten norski. Pradawny norski łuk, weźmy go w ulubione i dajmy pod czwórkę, jak to standardowo, łuk. Dobra. Idźmy więc dalej, tutaj mam te toporki. Spróbujemy przebiec. O, jemu też się udało. Jestem z ciebie dumny, Fendal. Okej, wiecie co? Zapiszmy, bo kurde, im dalej w świątyni, to tym moim zdaniem gorzej. Tam jest Draugr. Pięknie. Dobra, kolego, biorę kafara i fajtujemy. Dobra, to było proste. Weźmy tutaj łuk i zróbmy taki motyw. Wiedźminie gnój, ale zróbmy taki motyw, że go obudzimy. I teraz szybko, jak on będzie iść, trafimy w to. Pięknie, widzicie? Na kozaku. Takie rzeczy lubię. Raczej takie motywy lubię. Że mamy różnorakie tutaj rzeczy, które mogą rozwiązać walkę w inny sposób. Na przykład, jak teraz tutaj, jak ubiliśmy tego Draugra. Czyli walnęliśmy tutaj o w te pochodnie, czy raczej dzbanki z ogniem. Cholera, nie wiem jak to się nazywa, naprawdę nie wiem. Dzbanki z ogniem też wywaliłem. Dobra, złoto weźmy. Raczej też świeczniki. Dobra, mniejsza z tym, w te lampki i tyle. Lampy z oliwą, bo kurde chyba... A nie, to był ogień, oliwa, albo coś to na dole, to właśnie było rozwane. Dobra, mniejsza z tym. Bo na razie nie mogę się wymówić, tylko kurde, jest coraz gorzej. Dobra, weźmy złoto. I otwórzmy tutaj ten oto kufer. Dobra, mikstura do many i trochę złota, zawsze coś. Im więcej kufrów, tym kurde lepiej. Otwórzmy tutaj te drzwi. Dobra, i idźmy dalej. Okej. O, tutaj kurde przypomina mi się jak byliśmy w Helgen, tak? W tych podziemiach. Dobra, otwórzmy ten kufer. Co w nim będzie?
Mikstura kondycji, zwój kuli ognistej i złoto. Dobra. Tutaj pamiętam był, kurde, ten Draugr. Jak się schowam, to możemy go chyba udupić tu. Tak, tu był ten Draugr. Cholera, nie trafiłem. I chyba jest właśnie Nord, kurde, kobieta trup. Czyli Nordka trup. Tak mi się wydaje. Tak, to jest Nordka trup. No i dobra. Przepraszam, ale... Dam przeważnie nie bije, ale... Kurde... Kiedy dama na mnie się rzuca i przy okazji jest trupem, to raczej... Nie będę tutaj podejmować takich decyzji o niebiciu kobiet. Dobra, mniejsza z tym. Idźmy teraz tutaj na dół. I zobaczmy, co tu będzie. O, kufer, pięknie. Jakaś droga. O, 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 może tam pójdziemy, zobaczymy, co będzie, jeżeli się da. A jeżeli nie, to trudno. Fak. Dobra, tu nie pójdzie. Pójdzie tu, gdzie wcześniej próbowałem. Ale cholera, pod jakim kątem jestem ciekaw? O, pod tym pójdzie. Dobra, poszło raczej. No i złoto, pięknie. Tutaj będę mógł pójść. Sorki Fandel. Nie, tutaj nie mogę pójść, a szkoda. Dobra, pakujmy się na górę i idźmy dalej zobaczyć, co jest przed nami. No i dobra, znów tutaj wbijamy dalej do świątyni, tak? No, dalej wbijamy tutaj do tych terenów, gdzie jest świątynia. Bo teraz jakby przeszliśmy takim odcinkiem trochę, który wygląda jak jaskinia. Dobra, wyciągnijmy łuk. Fak, gdzie jest łuk? Dobra, i tutaj jest właśnie ten Draugr. I to właśnie jest tutaj taki trochę bardziej dokoksany rodzaj Draugra, który może nam dać popalić. Jak widzicie, obrażenia robimy mu małe, tak? A on zrobi nam nawet niezłe, dawaj walnij mnie. No, widzicie, trochę mi poszło życia. I gdyby tak dłużej zaczął do mnie naparzać i nie miałbym Fandala za sobą, czyli mojego towarzysza, to byłoby słabo. Okej, ale nabiłem kolejny poziom. Walmy znów zdrowie, bo zdrowie na razie się przyda. Wbijmy tutaj łucznictwo. Silniejsze napięcie, okej. Będziemy zadawać o 20% więcej obrażeń. Zapiszmy tutaj przed kolejnym, można powiedzieć, przed kolejną częścią tej świątyni, bo nie wiem, co za nią jest. No i dobra, mamy dalej świątynię. Okej. Coś słyszę. Dobra, te toporki tutaj są. I przejdźmy obok tych toporków. Wyłączmy tą pułapkę, żeby naszego towarzysza nie zraniły. Cholera, tu wstają Draugry. Ubijmy je. Dobra. I pięknie. Okej. Bierzmy szybko łuk i zacznijmy do nich naparzać. Dobra. Pięknie. Znów wykorzystaliśmy ten motyw. Z tym tutaj właśnie. Z tą lampą właśnie. Dobra, teraz go z łuku utyramy. Sobie nabiję punkty na łuk. Raczej zdolności łucznicze. No i pięknie. Poszedł. Dobra, weźmy żelazną tarczę, złoto. I to byłoby na tyle. O, to jakiś kącik jest. O, miksturka. Miksturka odporności na chłód. Bierzemy. Zobaczmy, co ten Draugr miał, którego upaliliśmy. Sztabkę żelaza. O, dobrze, jak właśnie tutaj różne rasy przeciwnicy mają jakieś tam sztabki albo coś. Okej, teraz będę musiał coś wywalić, bo już mam za duże obciążenie. Prawie za duże obciążenie. Okej, pakujmy się na górę. I zobaczmy, co jest tutaj przed nami. Czy będą kolejni nie umarli? Czy też nie? Nie. Mam tutaj drzwi, które są jakby, można powiedzieć... Jakby można powiedzieć, są otwierane kodem, tak? I tutaj musi być ludziska kod taki. Sowa. Ćma. I niedźwiedź. Dobra, tutaj muszę rzucić ćmę. A tu niedźwiedzia. No i pięknie, teraz powinno pójść. Poszło. Udało się otworzyć. Tak.
zakuł nasze pierwsze drzwi świątyni otwarte. Bardzo się z tego ogniska faktu cieszę. I tu mamy cel naszej podróży, tak? Pięknie. Tutaj mamy posąg ze znakiem mocy, tak? O kurde. Pierwszy nasz znak mocy, przez który zdobyłem moc, a ten moc to kurde, ta moc raczej to krzyk. Są różne jakieś krzyki, kurde, krzyki tam ognia, chłodu, zamrożenia i takie inne tam. Dobra, ale temu koledze muszę na pewno wywalić kafara. Jak mówiłem, to już będzie taki drałk bardziej na kozaku, który zna różne takie krzyki, tak, i może nas udupić. Dobra, kolego, papa. Dobra, ludziska, jak co jestem? Po chwilowym ZW, ten tutaj waćpan dostał kapcia na mordę. Weźmy od niego te rzeczy, które miał. A miał smoczy kamień, pradawny norski miecz chłodu. O, dosyć fajna rzecz. Choć zadaje, kurde, 11 obrażeń. On ciężar ma większy niż zadaje obrażeń, dobra. Złoto i żelazna tarcza. Teraz będziemy musieli coś wyrzucić tutaj z naszego ekwipunku. Tak, a wyrzucę tutaj... Może jakieś, może jakąś broń wyrzucę, czekajcie, zobaczę tutaj, jakie rzeczy mam, muszę powiedzieć, mało warte, tak? A strój? Kill z gromów ładnych. Co by tu wyrzucić? On trochę warty jest, to więc nie będę go wyrzucać. Ten topór na razie wyrzucę, tak? I wyrzucę ten... Nie, łuku nie będę wyrzucać, a różne, amestyt, granat. No cholera, nie wiem, mam dylemat teraz. Dylemacik mam. Może jakiś strój, pewnie tak, czekajcie. Kir z gromów ładnych, okuta żelazna tarcza. Ćwiekowana zbroja, żelazne rękawice, to wywalę. Okej. Rzemieniowy hełm. To jest leciutki rzemieniowy hełm. Tą tarczę wywalę, okej. Zobaczmy, co tutaj było w kufrze. Tak, karwasze wezmę. On jest dosyć warty, to go wezmę. Zaraz coś wywalę, co jest mniej warte. Złoń wezmę do walki. Złoto i pierścień pomniejszego strze. Strzelectwa. O, łuki zadają o 15 obrażeń więcej. Prawilnie. Dobra, czekajcie, wywalę teraz tutaj te rzeczy, które są, można powiedzieć, ciężkie i mniej wartościowe. To wywalę. Tak, co bym jeszcze tutaj wywalił? Strój. Kit z gromów ładnych. Niech to pójdzie tutaj. Out. No i tutaj ludziska przed chwilą pozyskaliśmy sobie słowo mocy. Na razie tego słowa mocy nie możemy sobie użyć, bo musimy po pierwsze zabić jakiegoś smoka i kurde użyć jego jakby duszę, czyli pozyskać duszę jego, a na razie na żadnego smoka w międzyczasie nie trafimy za szybko, więc szybko krzyków się nie nauczymy. Okej, idźmy teraz dalej. Chyba to już będzie koniec naszej podróży po... kurde, mi się wydaje tutaj Czarnogłazie i jego podziemiach. A podróż moim zdaniem naprawdę była fajna, ludziska. Już mieliśmy pierwszych draugrów za sobą, wykonaliśmy, kurde, zadanie tego handlarzyny, tak? Lukasa chyba on miał, tak, Lukas albo jakoś inaczej, tak? Odzyskaliśmy jego tutaj właśnie złoty szpon, który miał dosyć dużą wartość, bo służył do otworzenia drzwi, tak? I do dostania się do świątyni, z której pozyskaliśmy dużo ciekawych przedmiotów. Oraz... krzyk, tak. Oraz, kurde, daną moc. No dobra. Teraz właśnie daj mu ten szpon. Masz złoty szpon. Udało ci się to znaleźć? Jest! Dziwne! Zdaje się być mniejsze. No. Dziwne, co? Troszeczkę. Odłożę na miejsce. Nigdy tego nie zapomnę. Wiele ci z siostrą zawdzięczamy. A to dziękuję. No i dobra. Skończyliśmy zadanie. Dziękuję. Otrzymaliśmy 400 zł. Bardzo miło. Kupiec, że... A, trochę tego, trochę tamtego. No i zacznijmy, ludziska, z nim handel rzeczami, które znaleźliśmy w
czarnoglazie, a ich trochę jest. No dobra, co sprzedamy tutaj? Księgi. Dziennik Arwela, Księga Czarów Płomienie. Sprzedamy tutaj złodzieja też, tą książkę propo tutaj kradnięcia, korzeń Nimru. Zostawię na razie tutaj te składniki, ale sprzedamy te zwoje, bo my nie będziemy magiem, tylko będziemy wojownikiem. Mikstura celnego strzału zostawię, odporności na chłód sprzedam. Mikstury tutaj leczenia zostawię, kondycji też, ale magii wywalę. Okej, okay, strój. Kaptur nowicjusza zostawię. Pierścień pomniejszego strzelstwa zostawię, sobie go nawet zaraz założę. Tak, a może broń, czekajcie, zobaczę. Kill off. Sprzedam te norskie strzały za nic. O, ten miecz sprzedam. Łuk też. Łuki raczej myśliwskie sprzedam. I ten toporek, ok. No i teraz sprzedajmy nasz tutaj strój. Raczej rzeczy. Dobra. No i pięknie, mamy trochę tutaj pieniędzy, nawet bardzo, i to bardzo ludziska dużo. Okej. Okay. No i nałóżmy sobie tutaj ten pierścień strzelectwa, tak? Polepszy tutaj nasze tutaj posługiwanie się łukiem i zadawane obrażenia przez łuk. Teraz ludziska miałbym, wiecie co, w planach tutaj wytworzyć, kurde, właśnie coś w kuźni, ale na razie Alvora nie widzę. I poczekam godzinę, tak? Powinien tu być Alvor po godzinie. No i jest Alvor, ok. A co ja bym, kurde, chciał tutaj wytworzyć? Ja bym chciał wytworzyć coś ze stali. Bym mógł tutaj sobie wytworzyć na przykład stalowe buty, rękawice oraz hełm. Tarcze, tarcza, tarcza, tarcza. Nie wiem. Tarczę, którą mam. Tą tarczę, kurde, którą mam, będzie ok, ludziska, tak? Zostawię sobie tą tarczę, którą miałem. Sobie zrobię tu stalowy łuk, raczej miecz. No, sobie jeszcze zrobię tutaj na dodatek stalowy miecz, bo trzeba mieć nowy oręż. Czek, szukasz nowego ostrza? Chcesz wyrządzić komuś krzywdę? Czy dobra, ma trochę tych pasków skóry, kupmy trochę tych pasków. Dobra, kupmy wszystkiego sztabki stali, trochę żelaza kupmy. Dobra. Wytrych przy okazji i dwie skóry. To powinno starczyć, tak? Zobaczymy, co z tego stworzymy. Dobra. Po pierwsze, najważniejsze. Stwórzmy nasz pierwszy miecz, tak? I zaostrzmy go. Dobra. Nie ten, nie ten. O, ten. Tak, na kozaku. Pięknie. Okej. Okay. Później po tym zrobimy hełm, bo on właśnie po pancerzu ma najwięcej, kurde, tutaj pancerza. Raczej po zbroi ma najwięcej pancerza. Tak. No i dobra, kowalstwo mi wzrosło. Buty z mankietami. Czego nam będzie brakować? Sztabek stali. To zróbmy jeszcze, wiecie co? Te rękawice. Okej. Okay. No i na tyle starczyło tutaj naszej stali. Czy nam starczy na ulepszenie? Nie. Nie starczy nam. Szkoda. Czekajcie, czekajcie. Zobaczymy, czy jeszcze możemy coś tutaj sprzedać. Na pewno sprzedamy cesarski miecz, bo mamy ulepszony stalowy miecz. Łuk pradawny sprzedamy jeden. Ten topór sobie zostawmy. Futrzane buty. Niech zostaną, tak. Okej. Okay. Ale hełm sprzedam, bo mam już inny, nowy hełm. Okej, okay. Skórę. Skóra i te inne rzeczy zostaną. Ruda żelaza, skóra. Okej. Okay. Tu już raczej więcej rzeczy nie masz. Ale wiecie co, żeby sobie podekspić zdolności kowalskie, kupmy od niego skórę. Z małą ilością pasków, tak?
żeby sobie wykuć kilka skórzanych pancerzy, które naprawdę bardzo dobrze ekspią te zdolności kowalskie. Tak, ja tutaj na skórzanych zbrojach ekspię zdolności kowalskie, to jest dobry motyw. Okej, trochę mi nabiło, nie mam już więcej skór, więc... Koniec jest mojego, kurde, tworzenia skórzanych pancerzy. Okej, sprzedajmy mu te właśnie skórzane zbroje. I załóżmy tutaj nasze właśnie wykute rzeczy. Czyli rękawice, hełm. Dobra. A na broń wybierzmy sobie nasz nowy stalowy miecz. Tak, pierwszy, kurde, stalowy miecz. To uczucie, gdy wykujemy coś i to coś sprawia nam przyjemność. Dobra, pod jedyneczką. Wykujemy, zrobimy. Dobra, czekajcie, jeszcze tarczę sobie dam. Dobra. No już nasza naprawdę postać wygląda ładnie. Już coraz bardziej jest dozbrojona, choć te buty nie pasują, ale gdy zdobyjemy więcej stali, to wykujemy buty ludziska. No i co? To już będzie, kurde, koniec trzeciej części, w której poszliśmy do Czarnogłazu i odzyskaliśmy szpon Lucana oraz zdobyliśmy krzyk i wiele, kurde, rzeczy drobnych, które sprzedaliśmy za duże pieniądze. Ludziska, w następnej części mam plan pochodzenia sobie tutaj właśnie w okolicach Rzecznej Puszczy, nawet poza Rzeczną Puszczę sobie pójdziemy, może nawet do Falkret dojdziemy, nie wiem. Ale na pewno w poprzedniej, raczej w następnej części pochodzimy sobie trochę. Jak co, ludziska, dzięki za oglądanie, nara.